Witam Was na kanale Violetta Pie. Dziś sprawdzimy, jak poradzicie sobie z przyimkami, czyli słówkami takimi jak at, on, in, towards, between oraz z wieloma innymi. I zrobimy to w formie quizu, który podzieliłam na poziomy zaawansowania od A1 do C2. Na pierwszy rzut oka przyimki, czyli prepositions, mogą wydawać się proste, jednak to może być bardzo mylące, ponieważ nie można ich przetłumaczyć z jednego języka na drugi. I na przykład w języku polskim powiemy jestem zła na niego, a w języku angielskim I am angry with him, czyli jestem zła z nim. I nie ma na to zasad, nie ma tutaj logicznego wytłumaczenia, dlaczego akurat tego przyimka użyliśmy, a nie innego. Często musimy po prostu zapamiętać całe wyrażenia, co bardzo utrudnia nam ich poprawne użycie. Przygotowałam 18 pytań i po każdym z nich podam poprawną odpowiedź oraz krótkie wyjaśnienie, które bardzo powinno pomóc. Ale co jeszcze bardziej może pomóc, to dokument PDF, który dla Was przygotowałam ze wszystkimi pytaniami oraz odpowiedziami do tego quizu, który możecie sobie za darmo pobrać i link do niego znajdziecie w opisie. Po kliknięciu na link oraz wpisaniu swojego imienia i adresu mailowego, dokument ten zostanie przesłany na podany przez Was adres i od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali ode mnie e-maile z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach. Możecie odsubskrybować w każdej chwili. A gdy macie nieusystematyzowaną gramatykę i chcielibyście poznać kilka schematów, które pomogą Wam poprawnie budować zdania angielskie, to zapraszam do moich kursów online. Właśnie powstał nowy kurs, w którym nauczam 5 angielskich czasów gramatycznych, które stanowią aż 90% języka angielskiego. Badania lingwistyczne pokazują, że opanowanie tych 5 czasów gwarantuje swobodną komunikację w języku angielskim. A gdy podstawy macie już opanowane, lecz wciąż nie radzicie sobie z użyciem tych trudnych dla nas czasów present perfect oraz present perfect continuous, to stworzyłam osobny kurs, w którym nauczam tylko tych czasów. Linki do wszystkich kursów zamieściłam w opisie. Zapraszam. No dobrze, to zaczynamy i proszę weźcie sobie coś do pisania. Dam Wam 5 sekund na każdą odpowiedź, ale jeśli okaże się, że potrzebujecie więcej czasu, to proszę zatrzymajcie filmik na chwilkę, odpowiedzcie na pytanie i przejdźcie dalej. To co, gotowi? To zaczynamy. Oto pytanie pierwsze z poziomu A1. Wybierz poprawną odpowiedź. My birthday is on July, in July czy at July? I prawidłowa odpowiedź to B. My birthday is in July. Tu wystarczy zapamiętać, że przed miesiącami używamy in. In July, in May, in October. I tu jest na szczęście tak samo jak w języku polskim. Nagrałam osobne odcinki o przyimkach czasu, miejsca, o środkach transportu, które bardzo mogą Wam pomóc w zapamiętaniu, kiedy którego użyć i linki do nich zamieściłam w opisie. Zapraszam. Pytanie numer 2. I do my food shopping in Monday, at Monday czy on Monday? I prawidłowa odpowiedź to C. On Monday. Tutaj zwyczajnie musicie zapamiętać, że z dniami tygodnia zawsze używamy on. Na przykład on Monday, on Tuesday czy on Sunday. A oto pytanie trzecie. Proszę popatrzcie na ilustrację i wybierzcie odpowiedni przyimek, tak żeby zdanie było prawdziwe. They are sitting at the table, on the table czy to the table. I właściwa odpowiedź to A. They are sitting at the table. Gdy mówimy o miejscach, przyimek at wskazuje punkt, w którym coś lub ktoś się znajduje. Na przykład at the table, przy stole, w tym punkcie. At the door, w drzwiach. Lub at the traffic lights, na światłach, w tym punkcie. Jeżeli odpowiedzieliście poprawnie na te 3 pytania, to gratuluję i przechodzimy do zestawu pytań z poziomu A2. A oto pytanie czwarte. I am waiting to my friend, in my friend czy for my friend? I poprawna odpowiedź to C.
I'm waiting for my friend. Wait for someone lub something to czasownik frazowy, który używamy, gdy mówimy, że na kogoś lub na coś czekamy. Pytanie numer 5. He is interested in music, about music czy with music. Tutaj poprawną odpowiedzią jest A. He is interested in music. Be interested in something to zwrot często używany w codziennym języku, dlatego warto go sobie zapamiętać jako całość. Pytanie numer 6. Proszę, popatrz się na obrazek i uzupełnijcie to zdanie. Która odpowiedź będzie poprawna? She is standing in front of two trees, between two trees, czy behind two trees? I prawidłowa odpowiedź to B. She is standing between two trees. Between oznacza pomiędzy i jest to jedyna poprawna odpowiedź. In front of oznacza przed, a behind za. Gratuluję, jeśli poprawnie odpowiedzieliście na te pytania. A teraz przechodzimy do poziomu B. Średnio zaawansowanego. Gotowi? I oto pytanie 7. I am worried on my exam, about my exam, czy for my exam. I tutaj poprawnym przyimkiem jest about, czyli odpowiedź B. I am worried about my exam. I tutaj znowu, jeśli o coś się martwimy, to zwyczajnie musimy zapamiętać, że my worried about something. A oto pytanie numer 8. She is angry with him, in him czy on him? I poprawna odpowiedź to A. She is angry with him. W tym wyrażeniu bardzo często popełniamy błąd, kierując się naszym polskim zwrotem zły na kogoś. Po angielsku jednak nie powiemy angry on, tylko zawsze angry with someone or something. Pytanie numer 9. Sheila is responsible on, at czy for managing the sales team. Właściwa odpowiedź to C. Sheila is responsible for managing the sales team. Tutaj znowu mamy bardzo powszechnie używaną kolokację być odpowiedzialnym za coś. W języku angielskim zawsze będzie to be responsible for something. I jak Wam poszły te 3 ostatnie pytania? Jestem pewna, że bardzo dobrze, a przed nami wyrażenia przyimkowe z poziomu B2. Oto pytanie 10, które bardzo przydaje się na co dzień. I am sorry for being late, to being late, czy of being late. I poprawna odpowiedź to A. I am sorry for being late. To jest kolejne wyrażenie, które musimy zapamiętać najlepiej jako całość. I am sorry for being late. Na pewno Wam się przyda nieraz w życiu. Przechodzimy do pytania 11 i oto ono. I am confident at my abilities, in my abilities, czy to my abilities. I prawidłowa odpowiedź to in. I am confident in my abilities. Co oznacza jestem pewna lub jestem pewien swoich umiejętności. I po dzisiejszym odcinku Wy również będziecie mogli powiedzieć, że jesteście pewni swoich umiejętności językowych, mówiąc I am confident in my language skills. Pytanie numer 12. He is allergic to pollen, of pollen czy on pollen. I właściwą odpowiedzią jest tutaj A, czyli he's allergic to pollen. Jest to kolejne ważne wyrażenie, które warto zapamiętać, szczególnie jeśli zmagacie się z alergiami i musicie na przykład w restauracji poinformować obsługę, na co jesteście uczuleni. Więc gdy mówimy o alergiach,
to zawsze użyjemy I'm allergic to nuts, eggs czy fish. Jeżeli odpowiedzieliście na te pytania poprawnie, to gratuluję. A teraz zobaczymy, jak poradzicie sobie z zadaniami z poziomu C1 oraz C2. Przed nami pytanie 13. She is notorious with her bad behavior, for her bad behavior, czy about her bad behavior. I przyimek, który naturalnie łączy się ze słowem notorious, to for. I jest to odpowiedź B. She is notorious for her bad behavior. Co oznacza, że ona jest znana ze swojego złego zachowania. Oto pytanie numer 14. He is indifferent at her feelings, towards her feelings, czy with her feelings. I prawidłowa odpowiedź to B. He is indifferent towards her feelings. On jest obojętny wobec jej uczuć. A oto pytanie 15. He is completely reliant for his wheelchair to get about. By his wheelchair to get about, czy on his wheelchair to get about. I poprawna odpowiedź to C. He is completely reliant on his wheelchair to get about. Jeżeli odpowiedzieliście na te trzy ostatnie pytania poprawnie, to jesteście niesamowici, ale to jeszcze nie wszystko. Przed nami ostatnia seria zadań z najwyższego poziomu C2 Proficiency. Oto pytanie numer 16. She is ambivalent about the proposal at the proposal, czy to the proposal. I właściwym przyimkiem jest tutaj odpowiedź a, czyli about. She is ambivalent about the proposal. Ma ambiwalentne, czyli mieszane odczucia wobec tej propozycji. Pytanie numer 17 i robi się coraz trudniej. They were quite indignant with his remarks, for his remarks, czy at his remarks. I poprawna odpowiedź to C, at. They were quite indignant at his remarks. Byli dość oburzeni jego uwagami. I już ostatnie pytanie w naszym quizie. Oto ono. She's devoid from empathy, with empathy, czy of empathy. I poprawna jest ostatnia opcja, czyli C. She's devoid of empathy, co oznacza, że ona jest pozbawiona empatii. Wow! To nie było łatwe, prawda? Dajcie mi proszę znać, jak Wam poszło i ile punktów zdobyliście. Oto punktacja, która pomoże Wam w przybliżeniu określić, na jakim poziomie są Wasze przyimki. Proszę, podliczcie wszystkie punkty, sprawdźcie swój poziom, no i koniecznie dajcie nam znać. Dziękuję, że wytrwaliście do końca, no i powinniście być z siebie naprawdę dumni. Mam nadzieję, że jeszcze się przy tym dobrze bawiliście. Jeśli używanie przyimków do opisania miejsc, czasu lub środków transportu sprawia Wam jakiekolwiek problemy, to zachęcam zobaczyć oto ten odcinek. Znajdziecie tam klarowne i jasne zasady na ich zastosowanie. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za chwilę. Bye!